Skrzyżowanie prostych dróg, rzymska litera X, proste skrzyżowane palce, druty do szydełkowania. Po obejrzeniu tej lekcji wszystko to będzie kojarzyć ci się z pewnymi kątami. Na tablicy widzisz dwa kąty: alfa i beta. Te kąty mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona leżą na jednej prostej. Czy pamiętasz, jak nazywają się takie kąty? Kąty alfa i beta to kąty przyległe. Razem tworzą kąt półpełny, czyli taki, który ma 180 stopni. Przedłużę teraz ten odcinek tak, aby przecinał on tą prostą. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy teraz dwie proste przecinające się. Zauważ, że powstały nam tutaj dwa dodatkowe kąty. Skupmy się teraz na tym kącie, który oznaczyłem grecką literą gamma. Co możemy powiedzieć o kątach gamma i beta? Jaki tworzą kąt? Kąt półpełny. Ale powiedzieliśmy sobie też, że kąt beta i kąt alfa tworzą kąt półpełny. Co to oznacza? Oznacza to, że kąt gamma jest taki sam jak kąt alfa. Dla lepszego zapamiętania zmieniłem kolor żółty na zielony i zapisałem, że alfa równa się gamma. Teraz skupimy się na tym kącie, który oznaczyłem grecką literą delta. Zwróć uwagę, że kąt delta i kąt alfa tworzą kąt półpełny, czyli taki, który ma 180 stopni. Ale powiedzieliśmy też, że kąt alfa i kąt beta tworzą kąt półpełny. Co to oznacza? Oznacza to, że kąt delta jest taki sam jak kąt beta. Tutaj otrzymamy zatem taki sam kolor jak tutaj i zapiszemy, że delta równa się beta. Spróbujmy teraz wyciągnąć wnioski. W miejscu przecięcia dwóch prostych otrzymamy cztery kąty. Kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, są identyczne. Ciekawe, czy jest tak zawsze. Sprawdźmy to. Gdy narysujemy dwie proste w taki sposób, że będą się one przecinały, to zawsze otrzymamy dwie pary kątów identycznych. Kąty, które są naprzeciwko siebie, mają takie same miary. Takie kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi. Kąty wierzchołkowe mają wspólny wierzchołek i są równe. Pary kątów wierzchołkowych na rysunku to alfa i gamma oraz delta i beta. Istnieje jeden szczególny przypadek, gdzie wszystkie cztery kąty będą identyczne. Będzie działo się tak, gdy obie proste będą do siebie prostopadłe. Wtedy wszystkie cztery kąty będą kątami prostymi, czyli takimi, które mają 90 stopni. Teraz zastanowimy się nad takim pytaniem: Czy na ilustracji znajdują się parę kątów wierzchołkowych? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Przypomnij sobie, kiedy powstają pary kątów wierzchołkowych. Pary kątów wierzchołkowych powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych. Na tej ilustracji widzimy jedną prostą. Tutaj nie mamy prostej. Oznacza to, że kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, nie tworzą par kątów wierzchołkowych. Podajmy jeszcze odpowiedź na zadane pytanie. Na ilustracji nie znajdziemy par kątów wierzchołkowych. Tym razem zmierzymy się z takim pytaniem: jakie miary mają kąty alfa, beta i gamma? Zatrzymaj lekcję i spróbuj rozwiązać to zadanie samodzielnie. Widzimy, że mamy tutaj dwie proste przecinające się. Oznacza to, że otrzymaliśmy kąty wierzchołkowe. Kąty, które znajdują się naprzeciw siebie mają takie same miary. Skoro ten kąt ma 130 stopni, to i beta ma 130 stopni. Kąt beta ma 130 stopni. A jaką miarę ma kąt alfa? Zwróć uwagę, że kąt alfa i kąt, który ma 130 stopni, to kąty przyległe. Tworzą razem kąt półpełny, czyli taki, który ma 180 stopni. Ile stopni należy dodać do 130 stopni, aby otrzymać 180 stopni? 50 stopni. Kąt alfa ma zatem 50 stopni. To ile stopni ma kąt gamma? Ma? Tyle samo, co ten kąt, czyli 50 stopni. Zapiszę to w tym miejscu. O, 50 stopni. Wykonaliśmy nasze zadanie. Znaleźliśmy miary kątów alfa, beta i gamma. W wyniku przecięcia dwóch prostych powstają dwie pary kątów wierzchołkowych. Kąty wierzchołkowe leżą naprzeciwko siebie i są takie same, czyli mają identyczne miary. W tym dziale znajdziesz informacje na temat kątów powstałych w wyniku przecięcia dwóch prostych. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja .tv.